1 listopada przychodzimy na cmentarze. To jest taki szczególny dzień, kiedy nasze drogi właśnie idą w tę stronę. Idą w stronę grobów, idą w stronę cmentarzy. I miałem dzisiaj dylemat, czy dzisiejsze rozważanie nagrać na cmentarzu, dlatego że słowo, które na dzisiaj jest wyznaczone, wcale nie mówi o cmentarzu. To słowo pochodzi z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie od 35 do 38 wiersza 15 rozdziału takie czytamy słowa. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. No właśnie, apostoł Paweł zabiera nas dzisiaj na pole. Zabiera na pole uprawne, gdzie rozsiewane są ziarna. Ziarna, z których wyrośnie nowa roślina. Tym właśnie obrazem apostoł Paweł opowiada, czym będzie zmartwychwstanie. Otrzymamy nowe ciało. Już nie to, które jest tylko ziarenkiem, które musi się rozpaść, ale otrzymamy nowe, chwalebne ciało. Nową rzeczywistość. Dlatego dobrze jest, że pamiętamy o naszych zmarłych. Dobrze jest, że pamiętamy o naszych grobach, choć w tym roku mamy utrudniony dostęp, mamy utrudnioną możliwość odwiedzenia grobów naszych zmarłych, naszych bliskich. Ale musimy zawsze, stając nad grobami, pamiętać, że to nie grób jest celem i to nie grób jest tym, na którym mamy skupiać naszą uwagę, ale tym celem jest zmartwychwstanie i życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Stając nad grobami naszych bliskich, mamy zadać sobie pytanie, a gdzie jest nasza przyszłość? Gdzie widzimy swoją przyszłość? Jak to będzie z nami, kiedy odejdziemy z tego świata? Czy naszą przyszłością jest grób, czy też zmartwychwstanie? Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. To jest sens naszego chrześcijaństwa. To jest cel, do którego idziemy, do którego zaprasza nas zmartwychwstały Chrystus. Dlatego w tym roku, niezależnie od tego, czy pójdziemy na cmentarz, czy zostaniemy w naszych domach, do czego Was serdecznie zachęcam i zapraszam, nie oszczędzajmy czasu na refleksję nad naszą przemijalnością, nad naszą wiecznością i nad życiem wiecznym. Abyśmy stali się tym ziarnem, które kiedyś włożone w ziemię ożyje w nowym kształcie, w nowej formie wieczności. Życzę błogosławionego dnia, pamiątki umarłych, a przede wszystkim pamiątki zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia. Życzę błogosławionego dnia.